Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, dlatego warto wsłuchiwać się w to, co mają do powiedzenia. W Rudzie Śląskiej odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück. Gośćmi honorowymi były były więźniarki obozu koncentracyjnego Auschwitz. Paweł Jędrusik. To jubileuszowa, 10. już edycja konkursu. Z tego miejsca nie ma wyjścia. I dopiero teraz poczułam moje obolałe ciało. W tym roku do Rudy Śląskiej przyjechały również były więźniarki obozu koncentracyjnego Auschwitz. Były także córki więźniarek KL Ravensbrück. Ja miałam takie motto, takie słowo, bardzo moja siostra mi bardzo młodo zmarła po wojnie, bo była bardzo schorowana, bardzo młodo. Ale takie słowo mamusi, że powiedziała, że mówi, przeżyłyśmy, dziękujmy opatrzności Bożej, ale przebaczajcie. Obóz KL Ravensbrück został założony w 1938 roku na terenie Niemiec. Funkcjonował do 1945 roku. Dla osób, które przeszły piekło obozów, wydarzenia sprzed prawie 80 lat cały czas są żywe. Z perspektywy lat mówię, że każdy w obozie był sam. Tam rzadko kiedy, żeby takie grupy się nie mogły się spotykać, do roboty chodzić. Żeby było ciepło i żeby coś zjeść, kawałek chleba. O ten kawałek chleba to umierali ludzie nawet. Według szacunków do KL Ravensbrück trafiło ponad 130 tysięcy osób. Zginęło około 50 tysięcy. W tej grupie Polek szczególne miejsce i szczególna pamięć należy się kilkudziesięciu z nich, o których dzisiaj potocznie mówimy króliki. W istocie były one dla Niemców swego rodzaju królikami doświadczalnymi, na których niemieccy lekarze prowadzili eksperymenty pseudomedyczne, zakażając ich na przykład kończyny dolne. Organizatorem konkursu recytatorskiego dla uczniów jest Instytut Pamięci Narodowej.